Przed nami 10. jubileuszowa edycja biegu Tropem Wilczym. Rawa Mazowiecka przyłącza się do ogólnopolskiej akcji. Tak jest. W tym roku, po rocznej przerwie, spowodowanej oczywiście pandemią, wracamy do organizacji biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym. No i zapraszamy wszystkich chętnych, biegaczy i niebiegaczy, ale takie osoby, które mają chęć spędzić aktywnie czas na świeżym powietrzu. Zapraszamy takie osoby 6 marca w niedzielę tutaj nad Zalew Tatar w okolice remontowanej hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. I tutaj odbędzie się bieg na dwóch dystansach, tradycyjnie na dystansie symbolicznym. 1963 metry to jest dystans symbolizujący datę śmierci ostatniego żołnierza wyklętego oraz bieg sportowy na dystansie 5 km już przeznaczony, dedykowany systematycznie biegającym. Spodziewacie się dużej liczby uczestników? No, przygotowaliśmy około 200 pakietów startowych, oczywiście darmowych tradycyjnie. Taki pakiet będzie zawierał koszulkę z wizerunkiem bohatera, no i co najważniejsze, kolejną część medalu, ponieważ od 3 edycji medal to są puzzle. I 3 części tego medalu stanowią całość. W ubiegłym roku, co prawda, w Rawie tego biegu nie było, więc nie mamy drugiej części. O tym powiem może troszeczkę później, bo prawdopodobnie będziemy mieli. I w tym roku trzecia część tego medalu, więc wszyscy, którzy startowali, mają 2 części, będą mogli zdobyć trzecią część tego medalu i mieć pełny, całkowity medal z ostatnich 3 edycji. No i oprócz tego również gorąca kawa, herbata, słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników. No chciałem tutaj, no nie wiem, przeprosić, ale zauważyć, że no z powodu remontu hali sportowej nie będziemy dysponować szatniami w pomieszczeniach, ale postaramy się rozstawić namioty, gdzie ewentualnie uczestnicy będą mogli się przebrać, czy właśnie też napić się gorącej kawy, herbaty. Wspomniał Pan o brakującej części tego medalu. Zaintrygowało nas to. Uda się w Rawie Mazowieckiej również taki medal zdobyć? Tak. Wszystkie osoby, które nie wzięły udziału bądź też nie mają drugiej części, będą proszone o zgłoszenie tego w biurze zawodów. Jestem po rozmowach z Fundacją Wolność i Demokracja. Fundacja dysponuje jeszcze medalami z ubiegłego roku i ze względów tylko organizacyjnych, ponieważ jest teraz dużo pracy związanych z obecną edycją, ale zaraz po 6 marca jestem umówiony na rozmowę i odpowiednia ilość medali trafi do Rawy Mazowieckiej. Będzie je można odebrać w Urzędzie Miasta. Medal otrzyma każdy uczestnik? To znaczy tak, no nie wiemy, ilu tych uczestników będzie. Jeżeli zmieścimy się w limicie około 200, to na pewno każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal i pamiątkową koszulkę, bo na tyle jesteśmy przygotowani. No będzie decydowała kolejność zgłoszeń, natomiast medale będą wręczane tradycyjnie, zakładane na szyję po zakończeniu biegu na linii mety. A właśnie, w jaki sposób uczestnicy mogą się rejestrować? Można do biegu, można się zarejestrować na 2 sposoby. Pierwszy sposób to przysłanie mailem swojego imienia i nazwiska. Prosiłbym również o zaznaczenie dystansu, na którym się planuje wystartować, czyli 1963 bądź też 5000 metrów lub obu dystansów, to nie ma żadnego znaczenia. I można się zapisać, wysyłając maila na adres biuro@osirrawa.pl bądź sportmałparawamazowiecka.pl. I jeżeli takie dane trafią do nas przed biegiem, to zostaną wpisane na listę i taki zawodnik no, będzie już zapisany po prostu. No i oczywiście w dniu 6 marca w biurze zawodów od godziny 9.30 do 11.45, czyli tuż do momentu przed startem do biegu symbolicznego, będzie można się zapisać. Wiem, że na zwycięzców czekają również nagrody. 2 słowa o tym? Tak, jak zwykle na dystansie sportowym wyłonimy 3 najlepsze panie i 3 najlepszych panów, którzy najszybciej pokonają dystans 5000 metrów. Rawa Mazowiecka ponownie wraca do aktywnego spędzania i honorowania ważnych dat.
No mamy nadzieję, że to nie tylko ten, to jakby bieg tropem wilczym otwiera cykl imprez. Mamy nadzieję, że ta pandemia już sobie pójdzie albo chociaż trochę odpuści i nareszcie będziemy mogli organizować, tak jak w poprzednich latach, zawody sportowe dedykowane dla mieszkańców, zarówno dla młodszych, dla starszych, bo w Rawie tych imprez sportowych trochę jednak było. Więc no mamy taką nadzieję, że wszystko powoli będzie wracało do normy. Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić wszystkich 6 marca tu w okolicy remontowanej hali Tatar w Rawie Mazowieckiej na bieg tropem wilczym. Tak jest, serdecznie zapraszamy i prosimy nie bać się ewentualnie nieprzychylnych warunków atmosferycznych, bo co prawda nie ja wymyśliłem ten slogan, ale na bieganie i na jazdę rowerem nie ma złej pogody, trzeba się tylko odpowiednio ubrać. Także wszyscy, którzy lubią spędzać aktywnie czas na wolnym powietrzu, na pewno nas tutaj zaszczycą swoją obecnością, zwłaszcza, że bieg jest organizowany w szczytnym celu.